Peter Parker. How the hell are you? The city is in danger. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight. This city's had enough of your vigilantism. You're officially an enemy of the people. Come on. Dzień dobry, bo dowiecie się, że ten będzie ten film, i to w ostatnim już odcinku z Marvel Spider-Man Silver Lining, już ogólnie ostatni dzień Spider-Mana na tym kanale. Ja chcę tutaj zrobić misję. Kto ma czas na przeglądanie portali społecznościowych? Majs. Chcę misję poboczną. Tylko z tym Davidem. Halo? Oczywiście mi kurwa nie mogą pokazać, gdzie ona jest. Czy ty właśnie słyszałeś, co powiedziałem? Powiedziałeś halo? A. Masz dziwnie idealne wyczucie czasu. Mam dla ciebie małą misję. Spider misję? O rany! Zaczynajmy! Chcę, żebyś przejrzał portale społecznościowe i znalazł miejsce imprezy z Grubo. O! Okej, jasne. Zadzwonię, jak tylko coś znajdę. Czekając na info od Miles. A udam się na Spider Patrol. Dobra, to przy okazji może te kurwa nagranie zgarniemy. O, zaznaczyło mi misję, dobra. Dzisiaj trzy misje w sumie zrobimy. Zlatujemy tego Davida. Zrobimy Skrubol pewnie. Dziękuję, wie. I... Pojedziemy do Sable. I to nagranie jeszcze trzeba zabrać. A to już po tych misjach. Chyba, że no misja ze Skrubol będzie blisko. To wtedy polecimy do tam. A tak to planuję nagranie zgarnąć przed misją od Sable, bo ona już będzie kończyła nasz dodatek tutaj. O Jezu, bo nie mogłem wlecieć w nich od razu. David sam na 10, Boro sam na 10. Boro, ktoś ci kota gwałci. Wyglądasz, jakbyś potrzebował pomocy. Co on mnie tak wyjebało? Samochód, kurwa? Nie miałem informacji, że zostaje pierdol. Ale to wie co, już to się skończyło? Kurwa cwelu. Napierdolę. Ile was jeszcze, kurwa no. Dobra, kurwa. Jak przyjedzie tu jeszcze jakieś 10, to się kurwa. W porządku? Chyba tak. Dzięki Bogu za pancerz Sable. To... co teraz?
Dostarczymy zapasy do ambasady Symkarii. Dzięki tobie, Symkarianie w końcu otrzymają wsparcie. Fajnie, że mogłem pomóc. Ale zastanawiam się, co z tobą. Cóż, kilka minut temu odebrałem telefon ze szkoły w Midtown. Zaproponowali mi wizę, jeśli będę u nich uczył. Czy ty przypadkiem miałeś coś z tym wspólnego? Los sprzyja dobrym ludziom. Nie wiem, jak ci się odwdzięczę. Każdego dnia będę walczył o marzenia moich uczniów, tak jak ty walczyłeś o moje. Szczerze, to ja powinienem podziękować tobie. Za co? Przypomniałeś mi, za co kocham to miasto. A jeden... O kurwa, ta trupa wziął ze sobą. Czekaj, wiezie dalej? Ale on zapierdala, tej. Zaraz go zatrzymał, kurwa, załamanie przepisów. Dobra, nie. Nie wiezie trupa, niestety, na szczęście. No kurwa, ale widzieliście trupa, że z chwili ciągnął ze sobą. Dobra. Skrubol, gdzie to jest gówno? Tu pewnie. No to nie to. Miles pewnie zaraz zadzwoni do mnie. Miles, dokładnie tak. Pat! Świetna robota, Miles. Wielkie dzięki. Mam tam iść? Na wypadek, gdybyś potrzebował wsparcia? Nie, to tam ale chyba... nie martw się. Niedługo się zabiorę ci teren. Super! Nie mogę się doczekać. Mówię serio, czekanie jest trudne. Wiem, Miles, wiem. Na razie. Dobra, impreza na dachu w pobliżu Church i Broom. Jesteśmy kurwa, taki wpierdol zaraz. Spidey wpierdol, no im spuścimy zaraz. No to kurwa chuj. Dobra, Skrubol musi gdzieś tu być. Chyba, że znowu chce mnie nabrać, ale na takiej imprezie by się pojawiła. Jest kurwa. No weź! Cały świat patrzy! To, że ludzie oglądają, nie znaczy, że trzeba to robić. Wow, ale ty mnie nudziasz. Próbuj się trochę rozchmurzyć, co? No ci kurwa zajebie za te wszystkie chodki, klocki, szmato jebana. Co? No chyba ją pojebało. Co za popierdolona baba tej? Kurwa, co ci ludzie zrobią w moim kraju? Ale chuj plecem. Co ty influencerzy robią ze sobą? Rany, już dosłownie wszyscy mają drony. O, uważaj! Albo nie, to i tak dobra zabawa. Skasowany. Skrubol z internetu powinna się skasować. Ale dup czemu kurwa. Pieło. Jestem kurwa, ale ci. Powinien kurwa tak do ziemi, nie? No bo ta już nie pił. Zaklej mordę, bo już nie wytrzymał. Wiecie, kim jestem, prawda? Oczywiście, że tak. W końcu kurwa, w końcu. Transmisja dobiegła końca. W końcu, ja pierdol. A w China tam nie jestem, to zajebiście. Trzeba polecić potem. Ja jebie, w końcu tej szmata mi nie będzie, tej szmata, ta szmata mi nie będzie wkurwiać. Może kurwa na dłużej teraz pójdzie sieć, a nie jak wcześniej. Do raftu od razu i tyle.
Dobra, dwa nagrania i kończymy ten kurwa bajzel. Nareszcie! Nadszedł ten dzień! W końcu mam dowód! Od lat prosiłem was, drodzy słuchacze, o wysyłanie mi zdjęć dowodzących, że Spider-Man jest bezpośrednio związany z kryminalną plagą, która toczy to miasto. I wreszcie! Wreszcie! Anonimowy śmiałek mi je dostarczy! Mamy wyraźne zdjęcia Spider-Mana, stojącego tuż przy składzie zapasów pomocy humanitarnej. Produktów, które miały trafić do Symkarii. Mój heroiczny rozmówca zapewnił mnie, że zapasy te są sprzedawane na czarnym rynku. W ciągu wielu lat błyskotliwej kariery reporterskiej nauczyłem się jednego. Zdjęcia nie kłamią! Mam dowód, że Spider-Man ma lepkie ręce. Gra pewna niezamierzona, nie jest łatwa. To co robimy, pytacie? Czekamy! Czekamy, aż policja wreszcie się obudzi i aresztuje! Tu chyba niedawno doszło do wypadku. Ofiara miała zeznawać przeciwko jednemu ze zbirów Hammerheada. Sprawca zmiał. Oczywiście policja nigdy go nie ujęła. Z każdą teczką sprawa jest coraz bardziej aktualna. Ta miała miejsce kilka tygodni temu. Denerwujesz się? No cóż, gdybym sam wiedział, że z tobą pracuję. Nie mogę stracić pracy. Może to ja powinienem robić ćwiczenia oddechowe. To dopiero ciekawe. Spokojnie, nic mu nie powiem. Świetnie ci idzie. Jesteś naprawdę autentyczny. Dzięki. Chyba. Myślisz, że wiedział o podsłuchu? Jeśli tak, to jest świetnym kłamcą. To Cyngiel Manji. Wiemy, że umie kłamać. Pytanie, czy wie, kiedy się go okłamuje? Pewnie dowiemy się jutro. Na pewno chcesz to zrobić? Jeśli złapiemy go na próbie zabójstwa policjanta, dostanie dożywocie. Yuri, co ty robisz? Muszę ją znaleźć. Minęłem, no ale dobra. Chyba jestem blisko ostatniego miejsca zbrodni. To naprawdę on? Dobra robota, Spidey! A, tu. Yuri tu była. Gdzie ta teczka? Pamiętam, jak Yuri opowiadała o znalezionym tu topielcu. Coś jej nie pasowało, bo ofiara doskonale pływała. Nie. Dobra robota, tak trzymaj! Pani kapitan? Jesteś gotowy? Bardziej nie będę. Mam już podsłuch i idę do biura, tylko wstąpię po kawę. Okej, po wszystkim stawiam drinki. Nie mogę się doczekać. Yuri jest zawieszona, ale nie daje za wygraną. Trudno to A poproszę dużą kawę. Witaj, doktorku. Z kim przed chwilą rozmawiałeś? O! Hej! Nie. Oh. Czemu tego słuchałem? Nowa misja poboczna. Oczywiście, kurwa, gdzie, bo nie mogą mi pokazać. Telefon z nieznanego numeru. Halo? Cześć, stary druchu. O, Yuri. Spotkajmy się na rogu Madison i 23. Musimy pogadać. Czekaj, czekaj, Yuri! Ach, rozłączyła się. Po wszystkim, co ją spotkało, musi być kompletnie załamana. Niczego nie zrobiłaby bez powodu. Więc dlaczego wysłała mnie na upiorną wycieczkę? Może wpadła na trop w sprawie tego cyngla? Miło będzie ją zobaczyć. Może mógłbym jej pomóc w tym, z czym się boryka. Uwaga! Potrzebne wsparcie w starciu z członkami magii. No to daj mi tego wsparcia. Nie otrzymacie. Yuri, coś ty zrobiła.
To cyngiel Magii. Martwy. I akta wszystkich jego ofiar. Koleś zabił tych wszystkich ludzi, ale czy zasługiwał na śmierć? Yuri. Wiem, co chcesz powiedzieć, ale wysłuchaj mnie. System zazwyczaj się sprawdza. Ale czasem jednak zawodzi, czego nie mogę zaakceptować. Niektórzy ufają przeznaczeniu, karmie czy innej sile wyższej. Ja ufam tylko sobie. Yuri, nie możesz zabijać ludzi! A jednak mogę. I wiesz co? Było super. Musisz się przyznać. Za co? Wymierzyłam prawdziwą sprawiedliwość i przywróciłam odrobinę równowagi na świecie. Jesteś moją przyjaciółką. Nie chcę cię ścigać. Rób, co musisz. Ja też będę robić, co muszę. Żegnaj, Spider-Manie. Yuri! Ach, co mam robić? Wszystko nagle ma sens. To, co Yuri zrobiła Hammerheadowi przez jakiś czas... Musiała się z tym zmagać. Zawsze ukrywała swoje emocje. To na pewno się na niej odbiło. Ale jest też najbardziej wytrwałą i upartą osobą, jaką znam. Nie wątpię, że gość był zły, ale zabicie go było równie złe. O, ciekawe. Ciekawe, czy będzie w ogóle wątek Yuri w Spider-Manie 2. Kurwa, teraz mi tego nie chcą pokazać. No już ja pierdolę. To gramy teraz tak w kurwie. Dziękuję bardzo. Dobra, to lecimy kończyć, kurma, ten dodateczek i kończyć gierę. Bierzmy się do pracy. To gdzie jest ta baza, o której mówiłaś? Wow. O cholera. Masz dużo lepsze zabawki niż ja. Ale barka śmieszna. Świetna ta niewidzialna forteca. Ale skoro cały Nowy Jork ją widział, Hammerhead zaraz tu będzie. Na to liczę. Nie marnujmy czasu. Zdobyłam laser klasy 5. Musimy go skalibrować, żeby zapobiec przegrzaniu. Na szczęście piszę magisterkę z kalibracji. Zróbmy to! Od czego mam zacząć? Umieść działko na miejscu. Robi się. Wow, fajny laser. Obudowa zabezpieczona. I gotowe. Wcale nie. A. Musimy zresetować anteny namierzające. Nie ma sprawy. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wyjdź z hangaru i dostań się na pobliskie nadajniki. Nie robi. Powinniśmy przegadać naszą strategię. O kurwa, jak ja dawno tego nie robiłem. Znajdujemy go. Kierujemy laser na płytkę w jego głowie. Wiązka rozgrzeje stal niestopową do temperatury krytycznej. Zmieni jej strukturę molekularną. Zmiękczy ją, a ja pozbawię go przytomności. To wiem, ale skąd wiesz, że nie stopisz mu mózgu? Kiedy wilk atakuje owce, pasterz może go zastrzelić. Okej, okay, no to pani pasterz, pamiętaj, że mamy nie zabijać, jasne? Proszę, udało się? System wydaje się sprawny. Teraz musimy sprawdzić celowanie i poziom mocy. Super. Chwila, ale nie zamierzasz do mnie strzelać, co? Jeszcze nie. Musisz wystrzelić te cele. Kurwa, jeszcze nie? Okej, okay. Gotów? Tak jest. Lecą bomby! Trafiłaś! Już! Jeszcze kilka. Pewnie, że dobrze się bawię. No to jeszcze jedna. Niezły strzał!
Tak wyglądają nowoczesne treningi strzeleckie? O, możemy jeszcze raz? Proszę. Dzieciak z ciebie. Tak, wiesz, każdy ma w sobie coś z dziecka. Jeszcze? Wow! Wracaj, mamy jeszcze coś do zrobienia. Już lecę. Musimy dostosować nawigacyjny żyroskop stabilizacyjny do ciężaru lasera. Podejdź do terminala i zaczekaj, aż uruchomię system. System gotowy. Wchodzę. Okej, okay, to powinno wystarczyć. No, jest ten chuj. Połączyliście siły? Urocze. Niestety to wam nie pomoże. No, ciekawe. Przydałaby mi się pomoc! Laser padł! Naprawisz go? Co? Próbuję. Okej, okay, to ja się pobujam z Hammerheadem. Dobra, to sprawa osobista. Muszę wam podziękować, że pokazaliście mi, co robiłem źle przez tyle lat. Jeżeli chcę rządzić tym miastem, muszę się rozwijać, ewoluować. Teraz, gdy to pojąłem, stanę się szefem, jakim powinienem być od tata. Ale najpierw zabiję was oboje. Oczywiście, że mocno. Kurwa. Szanuję? Ludzi, którzy wiedzą, kiedy się poddać. Co to było? Chybiłam. Nie przestawaj! Następnym razem trafisz! Leciły z kurwą. Macie parę. Dam wam szansę. Przyłączcie się. Albo gicie. Ja skorzystam z bramki numer 3. Chodźcie, nie być. Nie daj się trafić.
Dobra, leć się. Kurwa, inny jeszcze. Kurwa mać, no jak on nie miał tarczy do cipy jasnej, no. On nie miał żadnej kurwa tarczy teraz, to dlaczego kurwa nie wiązało? Już ja pierdolę. Macie talent! Dam wam szansę! Bądź gotowy! Przyłączcie się! Albo gicie! Ja skorzystam z bramki numer 3! Dawaj kurwa, dawaj. Kurwa mać. Bądź gotowy do. Co on odpierdala? Się w niego wjebała całym samolotem. Nie było. Hej, masz plany na kolację? Znam świetną pizzerię. Muszę wracać do Sunkari. No tak, przecież wojna czeka. Nie lubię walczyć. Ale robię co muszę, by pomóc swoim ludziom. Wiem. Zupełnie jak bohaterowie. Nie jestem bohaterką. Ale nauczyłeś mnie kilku rzeczy. Ach tak? Jakich? Chociażby jak rozbroić wrogów kiepskimi żartami. Właściwie to dobre żarty, ale wiem, że humor to subiektywna sprawa. Dzięki, Spider-Manie. Za wszystko. Nie lubię czułości. Tak, jasne. Jaka cipa głupia. Hej, słuchaj, możesz podrzucić mnie do miasta, bo przepłynąłbym, ale w życiu nie doczyszczę potem kostiumu. Przecież podrzuciła. O kurwa, w końcu.
skończyliśmy to pytanie. Nie wiem odkąd kurwa ta seria jest, ale... Oj, kurwa, najdłuższa seria na kanale. W końcu się skończyła. No ale co, wszystko co dobre kiedyś się kończy, widzę. No jest. Tak właśnie było. Jakaś scena jeszcze jest po napisach. Dobra, jesteśmy. Jest Miles. Gotowy? Ach, wyrzutnie sieci chyba trochę cisną. Przyzwyczaisz się. Postaraj się nadążyć. No ciekawe. No kurwa, gdzie my jesteśmy, na Empire State? Dobra, Hammerhead załatwiony, ale jego ludzie są nadal na wolności. Praca pająka nigdy się nie kończy. Kwestię odblokowaliśmy. Spider-Man, Cyborg, no i tu. Tu jest ogólnie kostium ze Spider-Mana i Into the Spider-Verse. Czyli tego animowanego o Milesie Moralesie. Tu jest kostium, gdzie jest po prostu maska. Jesteśmy w Majtach. O kurwa. No i to tyle tylko z kostiumów. No i tyle z tej serii, także to tyle na dziś. W następnym poniedziałek widzimy się w... Jak ja nagrywam do 17, więc kurwa. To odcinek będzie, o już nie wiem czy nie w październiku, ale w następnym poniedziałek widzimy się w Uncharted 2 pośród złodziei, także lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, czekajcie na Uncharted. Siema, na razie, cześć.